nie pytają się, kiedy koniec lekcji, bo czasami takie pytania podczas nauki zdalnej są, natomiast zawsze gdzieś były przedłużone zajęcia organizowane w Uniwersytecie Dziecięcym, nigdy nie było takiego pytania. Nasz dziecięcy sejneński Uniwersytet Pogranicza nie jest czymś nowym, chociaż jest nowym, jeżeli chodzi o formułę, taką bardzo poszerzającą edukację naszą, bowiem od kilkudziesięciu już lat, mogę powiedzieć, prowadzimy we wspólnocie takiej, we współpracy ogromnej ze szkołą podstawową głównie, programy, które jakoś jakby dzieci zapoznają, uczą, uczą takiej opowieści sąsiedzkiej, coś, co jest bardzo ważne dla młodych ludzi, ażeby dobrze czuli się w miejscu swojego życia. A to można, w tym można dopomóc, jeżeli dzieciom się da specjalne narzędzia. Przede wszystkim najważniejsze, wydaje mi się, dla mnie przede wszystkim było to, żeby przedstawić im muzykę klasyczną jako dostępną dla nich, jak najbardziej zaciekawić ich tym światem, który wydaje się w jakiś przez nas wszystkich, że ta muzyka jest generalnie nie dla młodych ludzi, a ma w sobie po prostu duże pokłady emocjonalności, koloru wydaje mi się, że pięknie jest ją w tym wieku, przede wszystkim ich wieku właśnie, poznawać, żeby później móc ją nieść w sobie, w swoim sercu i rozwijać swoją wrażliwość. Tym razem ta nasza formuła została poszerzona o takie sztuki, które w szkole, no, z racji pośpiechu też, no niestety nie poświęca się im tak dużo czasu, jakbyśmy chcieli. Oczywiście chcielibyśmy, żeby było w klasie nauczanie teatralne, nauczanie muzyczne, jako osobne przedmioty. Nie ma takiej możliwości. Więc że tak powiem, wielką, życzliwym spojrzeniem szkoły, nauczycieli, dyrekcji szkoły, taki rodzaj nauczania udało nam się stworzyć. Z klasą 7B tworzyliśmy klasę sztuki ludowej. Nasze zadanie polegało na tym, cel taki, który obraliśmy na początku naszej drogi, polegał na tym, aby nauczyć się najprostszego splotu tkackiego, tak zwanego płóciennego, i pracować potem już warsztatowo i wykonywać zakładkę do książki na przykład. Zostały nakręcone 3 materiały z mistrzyniami tkackimi. Panią Anastazją Sidor, która jest specjalistką od krajki, panią Annę Budzejko zaprosiliśmy do pracowni tkania Ośrodka Pogranicze. No i też byliśmy pod Suwałkami u pani Knoch, Sabiny Knoch, która pokazywała swoje zbiory i uczyła też bardzo starej, trudnej metody sejpak. Więc ta sfera teoretyczna była bardzo, bardzo bogata. Ona wzbogacała te zajęcia praktyczne, że tak powiem. Nasz uniwersytet rzeczywiście jest uniwersytetem, dzięki któremu młodzi ludzie mogą też trochę pomarzyć o świecie sztuki, świecie kultury bardzo poszerzonym. I tak też był skonstruowany cały program naszego uniwersytetu, że to oprócz tego, że były wykłady, warsztaty, były także podróże, były spektakle teatralne, były koncerty, wyjazdy do filharmonii, czy wyjazdy do teatru. Klasa muzyki miejsca, 7A Sejneńskiej Szkoły Podstawowej, klasa prowadzona przez Marzannę Zianowicz. Naszym zadaniem było wsłuchanie się w dźwięk naszego miejsca. Były to zajęcia muzyczne i naszym głównym zadaniem było spośród wszystkich uczestników zbudować zespół. Bawiliśmy się rytmicznie, bawiliśmy się z instrumentami, ale naszym najważniejszym zadaniem było nagranie właśnie dźwięku swojego miejsca. Ważne jest też, że każde z tych nagrań ma swoją opowieść, która później będzie się składać na dźwiękową mapę Sejn. Cały nasz uniwersytet tematycznie
jakoś związany był z tematyką małego centrum świata, czyli Sejn jako tego miejsca niezwykłego, z przepiękną historią, z niebywałymi tradycjami sąsiedztwa, które było budowane od początku istnienia tego miasta. Próbowaliśmy znaleźć takie wspólne wątki, tak w opowieści teatralnej, jak opowieści muzycznej czy w sztuce ludowej, takie tak samo jak w klasach, które realizowały program tradycji wielokulturowych. Wszystko jakoś dotykało tematyki naszego miejsca, Sejn. W czasie naszych spotkań z grupą teatralną, klasą teatralną, młodzieżą, która wyraziła zainteresowanie sztuką teatru, staraliśmy się, żeby oprócz spektaklu były też i inne formy spotkania z teatrem, takie jak warsztat, wykład. Chodziło o to, żeby wszystkimi zmysłami móc ze sztuką teatru się spotkać. Dotknęliśmy takiego doświadczenia, które może być początkiem jakiejś przygody. Młodzi ludzie chcą i więcej, i więcej. I bardzo bym chciała, żeby to mogło być kontynuowane, to znaczy nasze wyjazdy do teatrów i spotkania z różnymi rodzajami sztuki teatralnej. Ja miałam tą wielką radość pracować z najmłodszymi grupami, z dziećmi z czwartych klas. I to były trzy klasy zaproszone do tego programu. Dla tych dzieci to było właśnie takie pierwsze zanurzenie w opowieść o sąsiadach. To były lekcje dotyczące Rosjan starobrzędowców, lekcje dotyczące Litwinów, także Polaków, Żydów, naszych dawnych sąsiadów, których utraciliśmy skutek XX wieku, ale też sąsiadów, którzy stąd po prostu wyjechali i nigdy nie wrócili, ale jednak pozostali w pamięci tutaj mieszkańców, myślę tu o Romach, Cyganach. Uniwersytet, jak sama nazwa mówi, to jest wyższe wykształcenie, więc zdobywaliśmy tutaj przeróżne wiadomości. Mam nadzieję, zostaną one, zakorzenią się w moich uczniach na całe życie. Poznawaliśmy historię Sejn, kim dla Sejn był Jerzy Grodziński. Również poznawaliśmy, co znaczy tryptyk. Na lekcji trudno by było opowiedzieć o tym, a oni to widzieli i to nie ja im opowiadałam, a oni dla mnie mówili, co widzą, co mają przed oczami. Poznaliśmy Cyganów, którzy przybywali tutaj, czy mieszkali, czy przejazdem, swoimi taborami. Kolorowe spódnice wiem, że w pamięci dziewczyn zostaną na długo. No i oprócz tego prace manualne. To chyba największa frajda dla moich uczniów, kiedy mogli własnoręcznie coś stworzyć, a więc tak naprawdę nie byli tylko uczniami, ale także artystami, ludźmi, którzy dotknęli namacalnie tej kultury. Muszę tutaj powiedzieć o rzeczy najważniejszej, o tym wielkim zaangażowaniu, ogromnej życzliwości, wielkim sercu nauczycieli, którzy współtworzyli z nami razem nasz program, tak jak i cała dyrekcja szkoły, która tak ochoczo przystąpiła do tego naszego programu. Bez tego to by się oczywiście nigdy nie udało, ale jeszcze muszę powiedzieć też o rodzicach, którzy ten rodzaj poświęcenia, ażeby ten nasz program mógł być realizowany, a w połowie niestety musiał być już realizowany w formule online. Oczywiście czasy pandemii, COVID sprawiły, że doszły takie nieoczekiwane warunki, czyli część projektu była przeprowadzona zdalnie, ale pomimo tych trudniejszych warunków, informacja zwrotna, którą pozyskiwaliśmy na bieżąco, a także teraz, kiedy jest czas podsumowania efektów projektu, no to przerasta to, co sobie zaplanowaliśmy w projekcie, czyli odzew, odbiór dzieci w tej grupie wiekowej, ale także opinie rodziców są miłym zaskoczeniem, ponieważ różnorodność tego uniwersytetu, czyli od działań artystycznych, czy muzycznych, czy plastycznych, aż po zgłębianie tego naszego różnobarwnego dziedzictwa kulturowego. Tutaj dzieci mogły dotknąć, posmakować, a nawet
w jakiejś takiej twórczej formie odtworzyć i przepuścić przez swoją wyobraźnię, swoje paluszki, swoje oczy. Myślę, że to na całe życie zostanie ten bakcyl zaszczepiony. Skąd pochodzą ich dziadkowie, kto tu przed laty mieszkał i żył. Zależy nam bardzo też na tym, żeby ten nasz uniwersytet miał taką jakość artystyczną, żeby te zajęcia były naprawdę piękne i żeby goście, których zapraszamy, nasi mistrzowie, żeby to były naprawdę wybitne osoby, bo czasem, bardzo w to wierzę, sama czegoś takiego doświadczyłam, spotkanie z jednym człowiekiem może odmienić młodym ludziom życie na zawsze. Więc myślę, że jeżeli Maja Komorowska do grupy 20-osobowej dla nich mówi wiersze, i oni to słyszą, i ona mówi tylko dla nich, to może to zostać już pamiątką w głowie i w pamięci na zawsze.